Głównym celem utworzenia systemu kaucyjnego jest zbiórka dobrej jakości surowca, po to, żeby móc go wykorzystać jako recyklat do budowy i do produkcji nowych opakowań, więc tak naprawdę ostatecznym beneficjentem powinno być środowisko i jego ochrona. Polska na razie nie jest gotowa na to, żeby faktycznie uruchomić system kaucyjny od 2025 roku i musimy popatrzeć na poszczególne ogniwa łańcucha wartości. Z jednej strony punkty zbiórki, czyli przede wszystkim sklepy, nie są gotowe ze swoją logistyką zwrotną, nie są gotowe ze swoimi magazynami, tym miejscem magazynowym, żeby przetrzymywać te opakowania, nie są nawet też jeszcze gotowe z tym, aby w odpowiedni sposób móc skanować i przyjmować opakowania, bo póki co większość jest przyzwyczajona tylko i wyłącznie do wielokrotnego użytku butelki szklanej, natomiast nie ma zupełnie doświadczenia jeszcze w tych odpadach opakowaniowych, które będą w systemie kaucyjnym. Jeżeli popatrzymy na producentów z kolei, też nie są jeszcze gotowi z tym, aby oznakować odpowiednio swoje opakowania, aby zabezpieczyć je też przed ewentualnym ponownym skanowaniem i ponownym wypłacaniem tej kaucji, która będzie naliczona na te butelki. No my jako konsumenci pewnie nie będziemy gotowi jeszcze też na to, dlatego że wielość operatorów i brak takich jasnych zasad współpracy pomiędzy nimi spowoduje, że ten system może nie być jednolity w całej Polsce i to może jednak spowodować, że konsumenci mogą mieć problem z tym, w jaki sposób oddawać te opakowania i odzyskiwać tą zapłaconą swoją kaucję. System selektywnej zbiórki, który teraz prowadzimy, należałoby w ogóle bardzo mocno usprawnić. I teraz, jeżeli system kaucyjny, który chcemy wprowadzić, miałby być dobrej jakości, i to widać na doświadczeniach też innych krajów, to najpierw musimy mieć bardzo dobrze zbudowany system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W związku z czym należałoby się jednak zastanowić, czy te koszty, które będziemy ponosić na samo utworzenie systemu kaucyjnego, ale później również na obsługę, które będziemy ponosić, warto było zastanowić się nad tym, jak dofinansować jednak instalacje, które już teraz mamy i które zainwestowaliśmy kilka lat temu, do tego, żeby selektywnie wybierały te surowce, które mamy i mogły je przekierować do recyklingu. Bo wiemy, że mamy instalacje, które są w stanie nawet teraz wysortować około 17 frakcji odpadów, natomiast nie mają te frakcje takiej wartości, żeby można było to później sprzedać do recyklera. W związku z czym, wracając do tego, dlaczego system kaucyjny i dlaczego w ogóle ta kaucja, jeżeli opakowanie ma swoją wartość, na pewno znajdą się rozwiązania, żeby je wyciągnąć.